Najpierw zaczynamy od prezentacji waszych hymnów i cudnych sztandarów, a potem czarę szczęścia. To są fioletowe jednorożce. My jesteśmy muszkieterowie i mamy hełmy na głowie. Zbroje mamy ze stali, mamy żółte miecze, ogromne tarcia też. Nikt nam nie podoła, bo jesteśmy muszkieterami. No, dziękuję, to nie było takie trudne. Najpierw poprosimy o nazwę. Zielone Żelki. Najpierw poproszę nazwa grupy. Organizm. Czarny. Może jest. I bez myśli, proszę. A teraz chyba będzie na to recytacja, śpiew czy recytacja? Taki trochę wierszy śpiewał. Taki co no dobra, zaczynamy. Dobra, spoko proszę pana, będziemy już.
Niebieskie to znana. No. Przygotujmy się na słuchanie. Panowie, zaczynajcie.
Później trzeba schylić głowę, pocisnąć ją do klatki piersiowej. Trzeba mieć ręce na kolanach. Ale dobre ręce. Do lewej, prawa do prawej. Tak, tak. Już dobrze. Później trzeba się położyć, nogi do przodu. Sensei, za siebie! Aż ten chciał mi telefon wypaść. Ujdzie. Ujdzie. Jak już się leży, nie można głową dotykać maty. Uznajmy, że dobrze. Trzeba mieć cały czas ręce na kolanach, trzeba mieć wyprostowane nogi Lena. I trzeba powrócić do swojej pozycji, pod koniec zmienić nogi. Ile punktów? 30. 30. Brawo. Jak mamy się prawidłowo wykonać szalony chóra? Pokażcie i wyjaśnijcie. Powiedział, że wpierw będzie zaprezentowanie techniki. Coś źle powiedziałem? Teraz nic nie mówi. Teraz będzie wytłumaczenie, jak zrobić poprawnie tą technikę. Więc UK i Tori stoją z pozycji zgodnej. Uker atakuje ręką tą samą, która nie jest noga z przodu. Tori. Broni się. Tą samą nogą, co atakuje Uker. Ręką też. Robi linię dziękany. Za plecy. Łukę. W tym czasie też łapie za łokieć. Dociska. I kładzie. Łukę na ziemię. Gdy łukę już też nie. Może. Usiąść z tej kamy. Od drzewa. Przy łukę. I technikę zaraz zakończa technikę. No. Jak należy prawidłowo wykonać shomen uchi i rimin nage? Pokażcie i wyjaśnijcie. No to najpierw stajemy w pozycji lustrzanej. Zgodnej. Okay.
cofa się o krok i wchodzi, a karty na niej. Dobrze, uważam, że punktów damy wszystkie. Słuchajcie, te osoby, które są z nami pierwszy raz na obozie, na pewno dla nich to było nowe doświadczenie, dlatego uważam, że sensei się z nami zgodzi, ze mną zgodzi i dzisiaj tak bonusowo potraktujemy wszystkie grupy, bo wiem, że się stresowaliście, się każdy super przygotowywał, nawet sensei. I myślę, że wszyscy dzisiaj zasłużyli za to, że przygotowaliście się i poważnie podeszliście do tematu na wszystkie punkty, czyli my, cała dla wszystkich grup po 50 punktów dzisiaj. Trząsi i tym bardziej się nogi trzęsą, a więc to jest takie kółko. No ale fajnie jest. Bo jak wcześniej byłem w tamtym roku na Tyrolce, tam to się bałem, no ale teraz już lepiej byłem, dużo lepiej, już tego nie czułem. No to super. Thank you.
dyplom za uczestnictwo w obozie Aikido, trenerka Szymona dla... Dyplomy za Czar Szczęścia. Jako taki konkurs związany mocno z samym Aikido, z tym, co się nauczyliście na treningach. A wygrała grupa Czarnych. Zapraszamy. Dyplomy będą za kronikarzy, czyli za tą pracę, którą wszyscy wykonywaliście w trakcie trwania obozu. Dwie grupy. Egzekwo dla nas. Rzuci i pomalujcie. Zapraszam. Kartka Baranowska. Konkursy sprawnościowe, czyli to były te wszystkie wczorajsze przechodzenia sieci palniczej, dzisiaj z wodą, górna strona, czyli one były związane i z tężyską fizyczną, ale czasami wymagały pomyślenia, zgadza się? Więc
Są to dyplomy za zwycięstwo w konkursach sprawnościowych. Jak myślicie, która grupa wygrała tu? Fioletowe. Uznania w swoich grupach. Dla Pana Różnicy za zaangażowanie w tą pracę na rzecz grupy. Dla Bartoszowie Tesli za Senpai Victor. Dla Grzegorza Piotrowskiego, najmłodszy obrotowicz. Krzysiu. On ma tylko 7 lat. Dla Rafała Kamińskiego, zerowego obowiązka i kronikarza grupy. Sensei Dominika. Proszę czarną grupę. Milicu!
Szybowie jest w stanie zakończyć wszystkie z poczucia humoru, ale to nie wszystko. Chciałem wam pogratulować postawę na obozie. Podziękować za współpracę, bo to nie była opieka na formie, to współpraca. Podziękować za to, że fajnie traktujecie włoskich kolegów. To niestety nie rzadko się zdarza. Gratuluję po kolei do Bartek Kowalowski. Brawo, młodsi koledzy, bo naprawdę to jest rzadko, że tak się starsi odnoszą i zachowują względem młodszych. Wszystkie grupy, że no niestety nie byliśmy w stanie z punktacji generalnej, która sięgała do 1100, nawet chyba przekraczała, jak wszyscy zdobyli wszystkie punkty, nie mogliśmy jednej drużyny wyłonić, bo byłoby to krzywdzące dla drugiej, której brakło jednego, dwóch czy trzech punktów. Dwie drużyny są zwycięskie.
Czarni oraz fioletowe. Brawa. Zapraszam na ten dziewczynę. Zapraszam panów. Pasy będą wirtualne, więc Dominika będzie wręczała dyplomy.